Bardzo się cieszę, że wreszcie się udało. Szymon Hołownia, Polska 2050, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dzień dobry. Dobry, ja jakoś zawsze chętnie, nie wiem, dobrze, jakieś były problemy. Porozmawiamy o tym poza anteną. Panie Szymonie, już tak zupełnie serio, już tak zupełnie serio. Jest pan przerażony wczorajszym wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego? Czy uważa pan, że jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa postąpił tak, jak każdy odpowiedzialny wicepremier do spraw bezpieczeństwa postąpić powinien? Kaczyński bredził. Trzeba sobie to powiedzieć jasno i wyraźnie i już nie szukać tutaj nie wiadomo jakich słów. Ten człowiek nigdy nie będzie moim wrogiem, natomiast jestem absolutnym przeciwnikiem wszystkiego, co dzisiaj sobą reprezentuje i co opowiada. Cała sztafasz, w który się ubrał, ten znaczek Polski walczącej w klapie, dobrze jeszcze, że nie przebrał się za lotnika dywizjonu 303 i nie przyczepił sobie husarskich skrzydeł. To opowiadanie o tym, że teraz i to cyniczne też granie, próbując przesunąć całe odium złości społecznej z PiS-u i z jego nieudolności i z tego brutalnego ataku na ludzką wolność, której dokonał w czwartek rękami Julii Przyłębskiej na Kościół. I mówiąc, że tak naprawdę dzisiaj to my Kościoła będziemy bronić, a nie władzy PiS-u przed demonstrującymi, postawienie znaku równości między tymi dwoma rzeczywistościami, to jest cynizm, który woła o pomstę do nieba. Poza tym proszę pamiętać, a Kaczyński tego chyba nie pamięta, że żyjemy w kraju, w którym już zabito Pawła Adamowicza, w którym zabito Marka Rosiaka i w którym, kiedy nastroje społeczne zaczynają się robić naprawdę zaognione, to zadaniem rządzących jest, którzy trzymają w ręku policję, wojsko i więzienia, jest to, żeby te nastroje tonować, a nie dolewać benzyny do ognia, co wczoraj Kaczyński wykonał. Bo on wczoraj tak naprawdę zgodził się na to, że może zaistnieć w Polsce rozlew krwi i to jest jego zdaniem cena, którą warto zapłacić za jego fantasmagorię, bo fantasmagorią jest powiedzenie, że jeżeli w Polsce zmieni się władza z PiS-u na inną, to zakończy się historia narodu polskiego. Trzeba naprawdę mieć albo nie po kolei w politycznej głowie, albo być bufonem w skali, której ja nie jestem w stanie sobie opisać, żeby utożsamiać rządy swojej partii i swoje własne z tysiącletnią historią narodu. Jesteśmy z psychologami i nie ma chyba się co silić na analizę psychiatryczno-psychologiczną, ale pana zdaniem, czym się kierował Jarosław Kaczyński podczas tego wczorajszego wystąpienia? Ono nie było na żywo, ono nie było w emocjach, ono było napisane, przygotowane, zmontowane, wszystko było pełnym przemyśleniem i premedytacją. Mówił o tym, że trzeba bronić Kościoła za wszelką cenę. Wezwał ludzi w trakcie pandemii do wyjścia na ulicę, mówiąc o członkach Prawa i Sprawiedliwości, o sympatykach. Wszystkich, którzy manifestują, którzy protestują, którzy nie zgadzają się z PiS-em, nazwał nihilistami, przestępcami, osobami, które chcą zniszczyć polską tożsamość. Co on tak naprawdę, pana zdaniem, chce osiągnąć? Co jest w jego głowie? Jaki plan? Bo jakiś być musi. Nie wiem, bo przebieganie, próba wczytania się w myśli Jarosława Kaczyńskiego jest zajęciem, które przerasta chyba nawet umiejętności najbardziej zaawansowanych komputerów i cybertechnologii dostępnej nie tylko w Polsce. Nikt rozsądny w sytuacji, w której widzi przed sobą ściany, nie naciska pedału gazu, tylko hamulec. On naciska pedał gazu, nie pierwszy raz. To jest jego metoda i ma nadzieję, że to niestandardowe zachowanie pozwoli mu jakoś wybrnąć z sytuacji i ta przeszkoda w ostatniej chwili ustąpi, widząc, że pędzi na nią rozpędzony Kaczyński z całą siłą państwa. Tylko problem polega na tym, że on nie swoją krew chce przelewać i on wcale nie zadeklarował, że on pierwszy stanie bronić tych polskich kościołów. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale bardzo znamienny obrazek ten z Sejmu, kiedy w otoczeniu strażników marszałkowskich chował się przed posłankami Lewicy, Koalicji Obywatelskiej. To jest właśnie dowódca, który jest tchórzem. To jest właśnie generał, który krzyczy idźcie i idźcie w ogień i walczcie i brońcie się, a ja będę dalej jeździł limuzyną z ochroną i połowa policji z Polski będzie strzegła mojego snu, zjeżdżając się na Żoliborz. To jest ich lider. Natomiast ja, wie pan, panie Kaczyński, jak mogę się do niego bezpośrednio zwrócić, choć pewnie będzie mnie oglądał. Ja wczoraj byłem w kościele, byłem na Eucharystii, chodzę do kościoła często. Ja sobie nie życzę jako katolik, żeby ktokolwiek teraz mnie bronił przed kimkolwiek. Oczywiście, że uważam atakowanie kościołów za idiotyzm, po prostu mówiąc zupełnie wprost, za rzecz, która jest przeciwskuteczna, która może, my dzisiaj musimy pozyskiwać sojuszników, a nie szukać wrogów. Nie mamy prawa naszego gniewu przekształcać w agresję, w nienawiść. My musimy dzisiaj w stanowczy, zimny sposób zakończyć tę władzę i tonować, znaczy nasz gniew nie może wchodzić w sferę wolności drugiego człowieka, bo my protestujemy przeciwko właśnie wchodzeniu w sferę wolności drugiego człowieka.
człowieka. Wie pani, dla mnie dzisiaj to wskazanie, co robić, jest oczywiste. Ja wczoraj byłem na proteście w Józefowie. Jak posłuchałem tego, patrząc na tych spokojnych, zdeterminowanych, uśmiechniętych też ludzi, którzy przyszli i powiedzieli nie w naszym imieniu, ale nie chcieli nikogo bić, nie chcieli nikogo krzywdzić, i zobaczyłem tego zaciętego człowieka, który snuje swoje jakieś nie wiadomo jakie wizje, to pomyślałem sobie, że największym upokorzeniem dla niego będzie to, jeżeli te straże, które on powoła, będą sobie stały przed kościołami, a my je miniemy. Ja sobie do kościoła wejdę na nabożeństwo. Ale tak wczoraj było. Dokładnie tak wczoraj było. Przed kościołami, chociażby na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, tylko policja z ONR-owcami stała przed tym kościołem, czekając na manifestantów, którzy się nie pojawili. Niech sobie stoją, niech sobie tam kwitną, niech sobie bronią tych swoich wartości, niech bronią sobie Kościoła przed wartościami chrześcijańskimi, niech bronią sobie Kościoła przed Jezusem. Mhm. Ja zawsze powtarzam, że takiej skali obywatelskiego przebudzenia, jakie dzisiaj obserwujemy, to ja nie widziałem. I mimo, że Kaczyński teraz będzie próbował przenieść ten wektor i sprawić, żebyśmy się pokłócili między sobą, to po pierwsze, a nie spierali się z nim, i żeby pokazać, że my teraz musimy, że tak powiem, w kontrze, że te protesty są w kontrze do Kościoła, a nie w kontrze do niego, to ja będę powtarzał coś, co kiedyś wyczytałem, nie wiem, kto to napisał, ale podpisuję się pod tym rękami i nogami, to jest mój polityczny program i myślę, że program wielu dzisiaj polskich obywateli. Największym upokorzeniem dla Kaczyńskiego będzie to, że podamy mu nasze zwycięstwo na zimno. Nie to, że dzisiaj będziemy stać i robić mu jakieś powstanie w jego domu, tylko to, że obudzimy się w poniedziałek powyborczy i on się wybudzi niezależnie od tego, o której wstanie, no tak, otworzy gazetę. Tylko do wyborów mamy 3 lata i wiadomo, że żadna rewolucja nie dzieje się na zimno. No tak, no być może wcześniejsze wybory i owszem, ale nie bez emocji. Znaczy te emocje, no to jest coś, co jest motorem dla społeczeństwa i widać, że to jest efekt domina, który się napędza wzajemnie. Oczywiście to wszystko musi być pod kontrolą. Natomiast ja być może teraz pójdę troszeczkę za daleko, ale celowo trochę prowokacyjnie takie pytanie zadam. Czy pana zdaniem wczoraj Jarosław Kaczyński nawołał do wojny domowej? Moim zdaniem, nie wiem, czy on sobie z tego zdaje sprawę, bo nie siedzę w jego głowie, ale poszedł w stronę, która z jego strony może legitymizować rozlew krwi. Bo jeżeli się podsyca takie emocje, które dzisiaj są, to nie trudno o prowokatora na ulicach. To nie trudno o to, żeby komuś puściły nerwy, kto ma, mówiąc też czasami politycznie nie po kolei w głowie. A jak się krew poleje na ulicach, to trzeba pamiętać o tym, że jedynym winnym będą nie demonstranci i nie manifestanci, co on teraz próbuje nam wmówić, tylko Kaczyński. Bo to on to zaczął w ubiegły czwartek. Dzisiaj, jeżeli on mówi, że ludzie pozakażają się na ulicach i próbuje ich wepchnąć w odpowiedzialność z artykułu 165 o sprowadzeniu powszechnego zagrożenia epidemiologicznego i niebezpieczeństwa dla wielu osób, to on jest temu winny i on powinien za to mieć już dzisiaj jako wicepremier Trybunał Stanu. To jest dzisiaj winny temu, co się w Polsce dzieje, człowiek. To on rozmontował. Nazywajmy go jak chcemy, kłóćmy się o niego, ale stan prawny, który obowiązywał od 27 lat i którego rzecznikiem był jego świętej pamięci brat. No tak. I to bardzo konsekwentnym rzecznikiem. Tylko więc proszę... ja myślę, że on legitymizuje, on się zgadza wewnętrznie, przynajmniej retorycznie, na to, że taki scenariusz może nadejść, ale to pokazuje tylko jego odklejenie od rzeczywistości, a my w tym scenariuszu nie możemy zagrać. My nie możemy teraz przerać polskiej krwi, bo to będzie nasza krew, a nie krew Kaczyńskiego. Pani wspomniała o bardzo ważnej rzeczy. O tym, że być może, bo ja mówię to wprost, być może będzie lockdown, bo oni pewnie będą szli w tę stronę, żeby zaraz zrobić zimny, kompletny lockdown. Albo który ze stanów nadzwyczajnych, to też jest pewna opcja. Wyjątkowy, pewnie najprędzej. I ograniczyć działanie państwa, ale wtedy my musimy jako Polacy pamiętać, że choć jesteśmy specjalistami od ulicy i od takiego gorącego, czasami niestety słomianego zapału, teraz będzie wszystko w naszych rękach. Jeżeli mając internet, jeżeli mając możliwość komunikowania się ze sobą i wolne sumienia, przez te pół roku, czy ile tam będzie trzeba, przeniesiemy ten gniew w sobie, to na wiosnę z nimi wygramy. To jest tylko i wyłącznie teraz pytanie nie do Kaczyńskiego, ile on nas będzie blokował, tylko do nas, czy znajdziemy w sobie dość determinacji. Ja już nie mam w sobie żadnych, że tak powiem, zahamowań przed tym, żeby zrobić wszystko, żeby wreszcie Polskę zacząć, nie tylko buldożerem teraz usunąć PiS w politycznym, ale żeby doprowadzić do sytuacji, w której tę Polskę już od dzisiaj będziemy mogli budować tak, żebyśmy nie musieli oglądać takich scen, jak dzisiaj oglądamy, że karetki zdają chorych po kilkanaście godzin, a oni w nich umierają.
No wie pan, to już jest, powinna być taka lekcja historyczna, że kobiet nie należy denerwować, bo zdenerwowały się w tej chwili bardzo. Ja nie, że uważam, że to jest ostatnia grupa społeczna, która odpuści cokolwiek, więc być może w tym jest jakaś nadzieja. Jarosław Kaczyński, pana zdaniem, zastosował taki bardzo sprytny wybieg, że po pierwsze tym wczorajszym swoim wystąpieniem przerzucił taki ciężar odpowiedzialności światopoglądowego sporu na Kościół, bo proszę zwrócić uwagę, że on właśnie mówił tak, bronimy Kościoła, czyli no, tak zasugerował, że to Kościół jest tym gejzerem tak, rzeczywiście tego konfliktu, to raz, a dwa, odsunął odpowiedzialność z kolei na protestujących za to, co dzieje się w związku z tak, pandemią i z epidemią. To jest bardzo sprytne posunięcie. Tak, tak jak mówiłem na samym początku, to jest próba przesunięcia przez niego wektora i powiedzenia: dzisiaj nie atakujecie PiS i nie atakujecie mnie, tylko święte wartości, Kościół, Jezusa, chrzest Polski i to wszystko. To jest cynizm w wydaniu po prostu absolutnie skończonego mistrza świata, tylko kto się da na to nabrać? Poza jakąś garstką jego najbardziej zapatrzonych i zasłuchanych w każde jego słowo zwolenników. Kaczyński, tak jak pani mówiła, ja też wcześniej mówiłem, on próbuje też oczywiście przenieść wektor odpowiedzialności za nieudolność w radzeniu sobie z epidemią na protestujących, którzy, będzie można powiedzieć, pozarażali się nawzajem. Dzisiaj zresztą widziałem amerykańskie badania, które były po tych protestach Black Lives Matter, które pokazywały, że to wcale tak prosta zależność nie jest, ze względu na to, że te protesty są na ulicach, a dzisiaj też wielu ludzi wychodzi na te protesty świadomymi, będąc zagrożenia epidemiologicznego, bo wyżej cenią własną wolność niż nawet zdrowie czy życie. Ważne, żeby pilnować tego, żebyśmy tego nie zrobili innym osobom. Natomiast Kaczyński będzie próbował robić wszystko, żeby ubrać PiS i swoją chorą władzę w Kościół, w wartości, w historię, w troskę o zdrowie i życie epidemiologiczne Polaków i tysiące innych rzeczy. Nie możemy się dać zwieść zabiegom tego człowieka, nie możemy się dać pokłócić też, bo proszę pamiętać, że my, stojąc na tych ulicach, mamy poglądy skrajnie różne, na przykład dotyczące tego, jak powinny wyglądać regulacje dotyczące aborcji. To jest też wielkie pytanie, co politycznie z tym można zrobić i jak politycznie później ten galimatias, który oni sprowokowali, rozwiązać. Ale my dzisiaj jesteśmy od lewej do prawej. Ja, stojąc na tych ulicach, nie jestem za pełną legalizacją aborcji na życzenie do końca trzeciego miesiąca albo kiedykolwiek. Ja mam w tej sprawie zupełnie inne poglądy. Natomiast ja dzisiaj stoję na tych ulicach, bo widzę, że państwo przekroczyło granice, których nie powinno przekraczać. Potraktowało nas z buta i doprowadziło do sytuacji, w której kobiety mają być zmuszane do heroizmu. Nikogo nie wolno zmuszać do heroizmu. Heroizm może być prawem. Można wspierać człowieka w podejmowaniu heroicznych decyzji, ale nigdy, nie dotykając tego życia i tego ciężaru palcem, nie można kogokolwiek policją i sądem do tego zmuszać. Sam pan troszkę zaczął na ten temat, więc będę kontynuować, pociągnę ten wątek. Mówi pan, ja mam zupełnie inne poglądy. No więc jakie pan ma poglądy w sprawie aborcji tak naprawdę? Czy uważa pan, że najlepszym i rozwiązaniem, którego absolutnie nie wolno było ruszać, to był ten kompromis, w cudzysłowie, aborcyjny z 1993 roku? Czy rozwiązałby to pan jeszcze w jakiś inny sposób? Dowodem prawdziwości moich słów jest to, bo ja to powtarzałem przez całą kampanię też prezydencką wyborczą, że jeżeli ruszymy tę ustawę z 93, z jakiegokolwiek powodu, albo w lewo, albo w prawo, to zacznie się piekło. Dlatego ja mówiłem, że jako prezydent odesłałbym do ponownego rozpatrzenia przez Sejm zarówno zaostrzenie, jak i liberalizację. Bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co się stanie i właśnie to w tej chwili na naszych oczach się stało. Moje poglądy w tej sprawie osobiste są pewnie dość konserwatywne, jak dla wielu również uczestników tych protestów, bo ja uważam, że chętnie porozmawiałbym w panelu obywatelskim z tym, czy na przykład zespół Downa powinien być przesłanką do możliwości przeprowadzenia legalnej aborcji, bo ja mam w tej sprawie poważne wątpliwości. Natomiast nie wchodziłbym w sferę decyzji kobiety w sytuacji letalnej, rzeczywiście wady, w letalnej choroby dziecka, bo ja takie dzieci widziałem. Ja pisałem o nich jeszcze jako dziennikarz w teksty, bo zajmowałem się tematem, jak to się tragicznie mówi, ale jest takie określenie, eutanazji okołoporodowej, ciężkich chorób, śmiertelnych chorób dzieci. To nie są sfery, w które powinien wchodzić jakikolwiek polityk, to nie są sfery, w powinien ktokolwiek poza matką tego dziecka, więc tu są gdzieś moje poglądy, ale my dzisiaj o zupełnie czymś innym rozmawiamy. To znaczy my rozmawiamy o wysadzeniu systemu w powietrze i o tym, bo widzi pani, teraz już nie ma dobrych wyjść. Tak, bo teraz wyjścia. Jak oni to nie zrobili przez Sejm, a zrobili to przez Trybunał. No może to czekać, premier może nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To jest absurdalne rozwiązanie, bo to jest po prostu robienie Beaty Szydło z siebie tylko w słusznej sprawie. To jest dalsze psucie państwa.
Pojawił się wczoraj pomysł chyba od Platformy, żeby Sejm podjął uchwałę, że wyrok jest niebyły. A w jakim trybie? To co my teraz? To jest przyłębskizm i dudzizm, jeżeli chodzi o stosowanie prawa do sześcianu. Znaczy nie możemy używać narzędzi, których oni używają. Więc teraz albo oni wymyślą jakąś ustawę sanacyjną, która na przykład napisze ten paragraf od początku i będzie to już nowe prawo, a więc nie będzie obowiązywała wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, który badał inne prawo. Albo nie wiem, co zrobią, ale oni zrobili ten bajzel i oni teraz muszą to posprzątać. No jesteśmy trochę w sytuacji bez wyjścia, mam wrażenie. Tak, ale my też musimy, teraz już nie obejdzie się moim zdaniem bez referendum w dłuższej perspektywie. Tylko proszę sobie teraz wyobrazić, jak przy tych nastrojach społecznych będzie wyglądała dyskusja okołoreferendalna. Proszę sobie teraz wyobrazić, jak będzie wyglądało nawet napisanie pytań do tego referendum. Więc to by trzeba było spróbować oprzeć o Rzecznika Praw Obywatelskich, o Senat, którego o jakieś nie ma instytucje. Znaczy jeszcze jest Adam Bodnar, ale nie ma nowego. Może pisać to w panelu obywatelskim te pytania, ale proszę teraz zobaczyć, bo dzisiaj widać, przy tym crash teście, przy tym stres teście, co oni zrobili, dewastując państwo, dewastując Trybunał Konstytucyjny, dewastując sądy, dewastując tak naprawdę w tej chwili stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Oni, wymontowując bezpieczniki z instytucji państwa jeden po drugim, doprowadzili do tego, że państwo jest na krawędzi rozpadu albo rewolucji, w sytuacji, w której żaden z kolejnych bezpieczników nie działa. To jest dzisiaj ocena ich rządów. I jeszcze na dodatek ten niemy prezydent. No właśnie, uprzedził pan moje pytanie, bo wspomniał pan o dudzizmie przed sekundą. Wiemy, że prezydent walczy z koronawirusem, ale wiemy też od jego ministrów, rzeczników, że czuje się dobrze, że przechodzi bezobjawowo i właśnie teraz pojawia się pytanie, czy to nie jest czas na to, żeby prezydent Andrzej Duda zajął konkretne stanowisko, bo na razie jedyne, co w tej sprawie zrobił, to polubił post Małgorzaty Kożuchowskiej na Instagramie, która napisała, że jest za wolnością wyboru i o to trzeba w Polsce walczyć, więc to ciekawe też z drugiej strony, jak interpretować. Czy to lajk dla ładnego zdjęcia, czy dla tego, co zostało pod nim napisane. Mam pewne wątpliwości. Niemniej jednak, co powinien pana zdaniem w tej sytuacji zrobić prezydent, a być może doradca społeczny pana prezydenta, czyli Kinga Duda? To jest właśnie zwierzchnik sił zbrojnych. To jest właśnie zwierzchnik sił zbrojnych, którego mamy, który się chowa po kątach w momencie, w którym jest najbardziej potrzebny i w którym powinien wyjść i powiedzieć, wie pani, okej, jest na kwarantannie, współczuje, jest zakażony, nie, czyli z izolacji domowej, tak, no bo jest zakażony wirusem. Tak, no, w jednym ze środków prezydenckich dochodzi do siebie, do zdrowia. Okej, okay, no w porządku, tylko on ma internet, bo ja na przykład mam i codziennie w nim rozmawiam z ludźmi. Pani ma, łączymy się przez internet, można się jakoś skomunikować z ludźmi, do których chce się dotrzeć. Mało tego, można. Nawet Jarosław Kaczyński na YouTubie wczoraj zadebiutował. No, życzyłbym sobie trochę mniej takich debiutów, tak. Jeżeli mam być szczery. Inne rzeczy na YouTubie wolałbym oglądać. Natomiast, wie pani, to pokazuje, bo to jest ten moment, nie propaganda, w momencie, w którym wszystko cię niesie, ludzie cię noszą na rękach. Prawdziwego przywódcę poznaje się w kryzysie. Czy to jest ktoś, kto mówi za mną, czy to jest ktoś, kto mówi ze mną, czy to jest ktoś, kogo w ogóle nie ma. On mówił, że będzie odpowiadał przed Bogiem i historią w tej sprawie. Naród polski za jego kadencji jest w najgłębszym od 30 lat sporze i kryzysie. On dzisiaj powinien siedzieć codziennie i bezpośrednio rozmawiać z ludźmi, nie zgadzać się z nimi, tłumaczyć, wyjaśniać, tonować nastroje społeczne, organizować panele, choćby i online, jakby wentylować ten cały układ, pokazywać, że jest rzeczywiście prezydentem wszystkich Polaków. Dlaczego pana zdaniem tego nie robi? Bo zachowuje się jak tchórz. Bo jeszcze nie dostał poleceń z Nowogrodzkiej, bo boi się swojego szefa, bo jest jego podwykonawcą, bo teraz widzimy, z kim mamy naprawdę do czynienia, z kimś, kto nie ma własnego zdania, a nawet jeżeli je ma, to boi się panicznie je wyrazić, bo boi się, jak to zostanie przyjęte w obozie, który mu to zafundował. I ja bym jeszcze był w stanie jakoś operacyjnie zrozumieć ten strach w pierwszej kadencji, bo mu nie zapłacą za drugą, przecież zapłacili mu w 100% za kampanię wyborczą i telewizją polską i innymi rzeczami, ale w drugiej, kiedy tak jak słusznie powiedział, odpowiada tylko przed Bogiem i historią, jak on chce być zapamiętany? Przecież ja się założę, że jego poglądy, ja bym był w stanie usiąść i z nim o poglądach dotyczących aborcji rozmawiać i jeszcze wiele innych osób też by było w stanie rozmawiać, ale rozmawiać na Boga. A nie siedzieć gdzieś pod jakimś tapczanem, za jakąś zasłoną, pod jakimś kocem, bo tata Jarosław nie pozwolił mu się odzywać. A co go obchodzi teraz tata Jarosław? On dzisiaj ma szansę być mężem stanu. Nie korzysta z tej szansy. Nie zwoływał Rady Bezpieczeństwa Narodowego w epidemii, kiedy było trzeba. Nie ma go ze społeczeństwem, kiedy go potrzeba. Te 5 lat jego drugiej kadencji, dzisiaj to widzimy, to kompletne marnotrawstwo naszego czasu, naszych pieniędzy i tych wszystkich głosów, które na niego zostały oddane. Pytanie tylko, czy
czy po tym wszystkim, co się wydarzyło, ktokolwiek z prezydentem Dudą chciałby rozmawiać? Sądzi pan, że te kobiety i wspierający je mężczyźni byliby gotowi na dialog z prezydentem Dudą w tej sprawie? Że on jest dla nich jakimkolwiek autorytetem? Czy mają świadomość tego, że on ma na cokolwiek wpływ? No też potrafią ocenić, jak to wygląda. Okej, ale jak nie masz wpływu na cokolwiek, bo zrobili z ciebie marionetkę we wnętrzu swojego obozu politycznego, to nadal masz ten mandat iluś milionów głosów, który pozwala ci nad głowami wszystkich bezpośrednio mówić do ludzi, który pozwala ci wygłaszać orędzia, który pozwala ci organizować bez zgody prezesa, co sobie chcesz, żeby rozmawiać z ludźmi. I to zależy, jak takie zaproszenie do dialogu by wyglądało. Mhm. Bo być może niektórzy radykałowie nie przyjęliby tego zaproszenia, ale jakby wyszedł Duda i powiedział: słuchajcie, przepraszam za to milczenie, widzę, co się dzieje, widzę, jaka jest temperatura na ulicach. Słuchajcie, nie musimy się zgadzać, bo nigdy się w tej sprawie nie zgadzaliśmy. Ale spróbujmy przynajmniej usiąść spokojnie i mieć do siebie numery telefonów i kontakty, żeby ten spór toczył się dzisiaj przy stole, a nie na zatkanych sorach, na które może za chwilę, jeżeli nad tym nie zapanujemy, zaczną trafiać ofiary zamieszek, a które i tak są zakorkowane przez epidemię. To jest dzisiaj poziom myślenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa, którego człowiekowi i ludziom, którzy za bezpieczeństwo państwa i którzy mają nasz los w rękach, zupełnie jakoś nie jest... Tutaj pan poruszył bardzo, bardzo ważny wątek a propos bezpieczeństwa państwa, bo to jest wątek, który moim zdaniem jest bardzo niebezpieczny i z którym jak najszybciej trzeba chyba coś zrobić, bo nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że zaczyna być takie, no szczucie to może zbyt mocne słowo, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy w tej chwili, obywateli na służby i służb na obywateli. Nawet dzisiaj Jan Maria Jackowski, z którym rozmawiałam zanim rozpoczęło się spotkanie z panem, mówił o tym, że no, trzeba wyjaśnić, dlaczego policjanci nie reagowali w wystarczający sposób podczas tych manifestacji, dlaczego nie bronili przestrzegania prawa, dlaczego byli zbyt bierni i to jest takie no, wzajemne szczucie obywateli na służby i służb na obywateli, a policjanci bardzo często rzucają tarcze i po prostu idą manifestować z ludźmi. I teraz co z tym fantem zrobić, jeżeli tu się też zaognia sytuację? Jeżeli za chwilę będzie żandarmeria wojskowa na ulicach? Oczywiście nie pierwszy raz, bo wiosną też pomagała, ale w tej chwili ma to zupełnie inny wydźwięk i wymiar. Tak, to są kolejni ci, którzy rękami innych chcieliby teraz przelewać krew. Jak pan Jackowski jest taki mądry, to niech pójdzie sobie na którąś demonstrację i broni tego prawa, którego łamanie tam widzi, a nie wyciera sobie gębę polską policją, bo polska policja, i ja też rozmawiałem na tych protestach, na których byłem z policjantami, ci policjanci mówili mi, co czują i co myślą. I ja te rozmowy będę pamiętał bardzo długo. To były rozmowy ludzi zmęczonych tym, że dzisiaj rząd wypycha ich na ulicę, podczas kiedy ta formacja jest zdziesiątkowana kwarantannami, covidami. Policjantka opowiadała mi o tym, kiedy ostatnio widziała swoje dzieci, za którymi tęskni. Powiedziała mi, co myśli, bo ona mówi, wie pan, my też jesteśmy politykami, obywatelami. My widzimy, co oni robią i my głosujemy. I my zdajemy sobie sprawę, bo widzimy, co się dzieje. Natomiast błagam, nie prowokujcie nas, bo oni nam wydadzą rozkazy takie, jakich nie chcielibyśmy wykonywać. My robimy swoją robotę, wy róbcie swoją obywatelską robotę. Jesteśmy tak naprawdę po jednej stronie. I ja tak dzisiaj patrzę na policjantów. I tak będę patrzył też na żołnierzy, którzy wyjdą na ulicę, bo ja sam jestem z żołnierskiej rodziny i wiem, że żołnierz polski to nie jest żadna marionetka w ręku żadnego polityka. To jest ktoś, kto ma honor, kto ma odpowiedzialność i kto zobowiązał się i ślubował, że będzie służył ojczyźnie, a więc ja też nie popieram straszenia żołnierzami teraz kogokolwiek, bo to nie są ludzie, którzy wyjdą i nagle będą strzelać do obywateli. A skąd? Żołnierze i policjanci są naszymi sprzymierzeńcami, bo oni też oczekują tego, żeby wreszcie było państwo, w którym nie będą upokarzani Misiewiczami, w którym nie będą upokarzani kartami paliwowymi na Orlen, które im prezydent załatwi, w którym nie będą upokarzani tym, że robi się z nich ZOMO, podczas kiedy partyjne, podczas kiedy, czy teraz Kaczyński próbuje zrobić kościelne, podczas kiedy tak naprawdę oni ślubowali bronić, chronić życia, zdrowia ludzkiego, mienia ludzkiego, chronić nas. I ja do policjantów będę odnosił się zawsze z szacunkiem i też zawsze powtarzam tym, którzy są na demonstracjach. To nie policjant jest naszym wrogiem, to nie ksiądz jest naszym wrogiem, to nie katolik jest naszym wrogiem. My w ogóle, ani budynek nie jest naszym wrogiem. My w ogóle dzisiaj nie powinniśmy mieć wrogów. Naszym przeciwnikiem politycznym jest Kaczyński, jego obsesja i państwo, które stworzył, które musimy jak najszybciej zmienić na takie, w którym będziemy się wszyscy czuć jak w domu.
Dobrze, tylko na razie nas niestety się na to nie zanosi i wydaje się, że tego szaleństwa na razie nie da się powstrzymać, że sytuacja nakręciła się tak mocno, że ani jedna strona, ani druga strona nie będzie chciała odpuścić. Była nadzieja na to, że odpuści, a przynajmniej postara się odpuścić, czy też nawiązać jakiś dialog rząd, no ale zarówno premier Morawiecki, jak i prezes Kaczyński wczoraj chyba te nadzieje ostatecznie rozwiali. Ja czekam, aż oni się rzeczywiście, aż któryś z nich pęknie po prostu i któryś z nich powie, bo to jest teraz też ten czas. Jak mam być szczery, to największą nadzieję pokładam w Gowinie, dlatego że on pokazał już w czasie wyborów. Ja wtedy byłem dramatycznym krytykiem różnych jego kombinacyjnych pomysłów ze zmianą konstytucji i innymi rzeczami. Natomiast tak jak sobie myślę, że jakby ta konstytucja została zmieniona i Duda miałby jeszcze 2 lata przed sobą, a nie 5, no to nie wiem, czy nie zamienił stryjek siekiery na kijek, tylko że wtedy dłubanie z włamywaczami przy konstytucji oznaczało, że mogą zmienić tak naprawdę absolutnie wszystko. Natomiast Gowin wtedy pokazał jakąś autonomię, zapłacił początkowo za to cenę, ale wrócił i Gowin z wyprzedzeniem wie, jak wieją wiatry i jak układają się prądy powietrzne. I jeżeli ja usłyszę od Gowina, że on jest jednak przeciw i on idzie jednak w kontrze, to będę wiedział, że w tym obozie już wielu wie, że za kilka miesięcy ten układ może wyglądać zupełnie inaczej, trzeba pakować walizki i szukać sobie miejsca po drugiej stronie, bo tak wygląda polityka. Oczywiście, że ma pani rację, że teraz wszystko idzie na konfrontację i na zwarcie, tylko ja wierzę, że ta konfrontacja i zwarcie może odbywać się na zimno, skutecznie, stanowczo, wreszcie skutecznie, a nie żebyśmy znowu z nimi przegrali 49%. Bo ja zawsze powtarzam, my się zmobilizujemy, zdobędziemy bohaterskie 49% i po raz 7 z nimi przegramy. My musimy pamiętać, że walczymy dzisiaj o 4% z tamtej strony. O 4% ludzi, którzy mają może inne poglądy w różnych sprawach, ale którzy też już są zmęczeni tym piekłem, które Kaczyński nam powoduje. Czy pana zdaniem ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej to będzie jakieś takie koło zamachowe, jakieś taka kropla, która przeleje te czary goryczy, bo wiele różnych rzeczy według opozycji złych się działo. Mieliśmy do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, ze zmianami, mieliśmy do czynienia z kwestiami światopoglądowymi, z atakowaniem środowisk LGBT i można by tak długo wymieniać, ale tutaj rzeczywiście ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś takim przełomem w polskim społeczeństwie, tym bardziej, że świadczy o tym sondaż Kantara dla Gazety Wyborczej. Nie wiem, czy pan go już widział i się z nim zapoznał, ale tak, 73% badanych nie popiera wydania tego wyroku, tego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Tylko 13% jest na tak. No to jest gigantyczna przewaga, 60% osób, które brały udział w tym badaniu. Poza tym poproszę popatrzeć, jak w tym sondażu wygląda odpowiedź na to pytanie wśród wyborców PiSu. Pół na pół. Tak. To nie jest tak, że wyborcy PiSu idą za Kaczyńskim i mówią, zrobił dobrze. 37 do 36, o ile dobrze pamiętam. To jest to naprawdę pokazuje, w jakiej rany on dotknął i co wyzwolił. I zgadzam się z panią, że to jest ten punkt. Mam wrażenie, że to jest ten punkt. Do tej pory myśmy protestowali, myśmy mieli takie problemy, inne, jedni byli czuli, że trzeba protestować przeciwko zmianom w sądach, inni czuli, że przeciwko opieszałości rządów pomocy przedsiębiorcom, górnicy w swoich sprawach, rolnicy w swoich sprawach, ale teraz dotknięto sprawy na zupełnie innym poziomie, która jest, powiedziałbym, zupełnie ponadpartyjna, bo dotyczy życia i śmierci, wolności i cierpienia. I to są rzeczy, które każdy z nas ma bardzo głęboko w sobie. Wie pani, nie ma już tej Polski, która była w ubiegłą środę i która się spierała o różne kwestie. Już nie ma. Teraz jest zupełnie inna Polska i od tej pory Kaczyński, który jeszcze do tej pory lawirował i cały ten jego rząd, teraz jedzie bardzo szybko, to prawda. I to wczorajsze jego orędzie jest tego dowodem, że nabiera prędkości, ale jedzie w dół i tam na dole jest ściana. Nie wiem, ile ta droga zajmie, czy to będą 2 lata, czy nie daj Boże 3 lata, czy to się wszystko rozstrzygnie na wiosnę, ale myślę, że klamka już zapadła. I krótko na sam koniec. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości stawiają teraz bardzo sprytnie retoryczne pytanie. Czy jest pani, ja usłyszałam nawet takie pytanie, za życiem czy za wolnością? Ja jestem i za życiem, i za wolnością i proszę nie stawiać takich absurdalnych kontratez teraz przed nami, a jeżeli ktoś jest za życiem, to powinien najpierw zadbać o to, żeby ci, którzy w swojej wolności będą dokonywali decyzji, mieli zabezpieczone absolutnie wszystko, żeby podjąć tę decyzję dobrą w moim mniemaniu. Oni na końcu podejmą tę decyzję.
Ale ta propaganda, którą wczoraj minister Maląg opowiadała w Sejmie wbrew doświadczeniu tysięcy rodzin z niepełnosprawnościami o tym, jak polskie państwo dba i troszczy się o ludzi z niepełnosprawnościami, to woła o pomstę do nieba. Myśmy uruchomili ostatnio zbiórkę. Znaczy ona mówiła o pomocy psychologicznej dla dzieci letalnych, więc jakby chyba nie mamy o czym rozmawiać. Jak działa system asystentów osób niepełnosprawnych? Jak działa system opieki wytchnieniowej? Jak działa system dostępu bez kolejki do świadczeń, których potrzebują rodzice dzieci niepełnosprawnych? Myśmy wczoraj uruchomili zbiórkę na pomagam.pl dla SPA dla mam i dla hospicjum pomoże dzieciom. To SPA dla mam, na przykład genialna inicjatywa. Oni realnie wspierają mamy dzieci niepełnosprawnych, które czuwają przy nich 24 godziny na dobę, żeby mogły wyjść do fryzjera, do lekarza, żeby ktoś się zaopiekował dzieckiem, żeby ktoś zrobił obiad, żeby można było na chwilę wytnąć, nawet czasami się po prostu wyspać po 20 latach nieprzespanych nocy. Jeżeli chcecie być za życiem, to bądźcie w awangardzie pokazywania praktycznie tego, jak troszczycie się o takie rodziny i o takich ludzi, bo inaczej można wam wyjechać prosto w twarz. Cytatem z Ewangelii, której tak podobno bronicie, wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, sami palcem ich nie dotykając. Z tym dzisiaj mamy do czynienia i to jest głęboka hipokryzja. Kiedy widzę dzisiaj to syte zadowolenie, obroniliśmy życie, ale wspaniale, ale pięknie. Tak, obroniliście życie? Porozmawiajmy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, jak ta obrona życia w praktyce wygląda. To jest chwyt retoryczny, to jest obrzydliwa manipulacja, stawianie sprawy w ten sposób. Ja jestem i za życiem, i za ludzką wolnością, przed którą muszę się na koniec dnia, zwłaszcza w tak dramatycznych okolicznościach, zatrzymać. Zrobiwszy wcześniej wszystko, żeby to człowiek podejmował decyzję, a nie sytuacja podejmowała decyzję za niego, bo ja chciałbym umieć pomóc każdemu w przyjęciu nawet najtrudniejszego, w najtrudniejszej decyzji, którą ma, ale nigdy nie mogę od niej tego policją i prawem i sądem wymagać. Rozumiem, że pan premiera Kaczyńskiego się nie przestraszył i w dalszym ciągu będzie wspierał kobiety i protestował na polskich ulicach. To ostatnia rzecz, o to mu przecież chodzi, żeśmy się go wystraszyli, tych jego bzdur, które opowiada. W życiu nie przestraszyłem się Kaczyńskiego, uważam, że powinniśmy go potraktować. Dobra, pogadał sobie, co tam pogadał, opowieści z dziwnej treści, z jakiegoś świata, który tak naprawdę nie istnieje, a my musimy robić swoje. Minąć go i metodycznie robić swoje. Polska nie jest warta tego, żeby poświęcać Kaczyńskiemu choć 5 minut uwagi jego jakimś politycznym i historycznym fantasmagoriom. No czasem niestety nie mamy wyjścia. Szymon Hołownia, Polska 2050. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia życzę i liczę na kolejne. Do zobaczenia. To był Ekspres Biedrzycki i Szymon Hołownia. Dziękujemy.